cześć, witajcie moi drodzy ponownie w FIFA 14 Ultimate Team. Lecz nie dzisiaj będziemy grać kolejnego mecza, aczkolwiek będziemy otwierać specjalne paczki po 15k razy 10, tak, bo jest ich tylko 10. Więc zaczynajmy magiczne otwieranie pachnących klimatem Brazylii paczek złotych, premium, dużych. I zaczynamy. Number one. Co to wypadło? Co to wypadło? O ludzie. O ludzie. A. Tiam. Czyli tak sobie. Gówna, mówiąc wprost. Czyli wszystko wysyłamy do klubu. Paczka number two. Ej, no znowu Marquez mi się trafił, ten co go wczoraj sprzedałem, no bez jaj. Ale jest pierwsza zielona karta, zajebiście. Dobra, Chise. A czy jego już nie trafiłem raz? Chuj. Kune, dobra, Kune, Kunik. Uuu, Brazylijczyk. O, tu się może przydać. Dobra, to cię wysyłamy do klubu od razu. To bym zostawił, powiem wam szczerze, albo potem bym sprzedał. Też do klubu. No nieźle, nieźle. A resztę to są karty kontraktu. O, plus 1000 końców. Zajebiście. Zajebiście. Jakaś piłeczka, czyli jakieś gówno, mówiąc wprost. Wszystko do klubu. Paczka number 3. O, kompany, wykąpany kompany. Ładnie. Sisoko, ten co go sprzedałem dzisiaj. A wiecie co? Niech pójdzie do klubu, a zresztą wszystkich wyślę naraz. Ale ładnie kompany mi się trafił. To znaczy, że coś niezłego w takim razie. No ładnie, ładnie, dobrze, że mi tu dają te karty kontraktu. O, zakładamy, tak. Zakładamy herby Realu Madryt, zajebiście. Nieźle, nieźle. Dobra, a teraz reszta do klubu. Paczka number 4. drugi hard. Czyli mamy pierwszego duplikata, którego wystawię od razu na transferówkę. Adios muchachos. O, koszuleczka z FC Schalke. Czyli zakładamy za to gówno. Ładnie, ładnie. Mamy ciekawą mieszankę koszulek. I to mi się podoba. O, modyfikacja. Ja, przyda się. Coś jeszcze? Coś co pominąłem? Balenciaga, a czyli same gówna, mówiąc wprost, no to do klubu. Dobra, bierzemy się za paczkę number 5. O, Zabaleta, o, kolejny dobry piłkarz, Olić. No kurde, nie mogę. Ładne mi się tu rzeczy trafiają. Coś czuję, że jestem coraz bliżej do tego, o czym myślę. Tak, do klubu. I Olić do klubu. A zresztą wszystko pójdzie do klubu. Tylko jeszcze sprawdzę, żeby mi coś nie minęło. Co my tu mamy? O, znowu modyfikacja. O, koszulę. O, darmowe, darmówka paczka. Jak miło.
Tak, odbierz bezpłatną paczkę. Zajebiście. No me gusta normalnie, ole. Dobra, reszta do klubu. Już mamy połowę paczek za sobą. Tak, przynajmniej mi się zdaje. Tak, już połowę. A więc paczka number 6. O, pan Lennon. A Anglia mi się przyda, bo ją też będę składał w najbliższym czasie. Idziesz mi to do klubu, panie Lennon. Boże, ja znam to gówno brazylijskie. Nie, 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 nie. Ale na zastępstwo by mogło się przydać. Grenier, nie znam. Pierwszy raz się stykam z tym piłkarzem. O, wszystkie cechy plus 6. O, fajnie, fajnie. Liverpool, no nieźle. Tu jakiś dziaduch. No dobra, wszystko idzie to na to. Na klub. Paczka number 7. No nie, znowu mi się kolejne gówno trafia, którego już widziałem. Woń mi stąd na kartę transferową. Andre Dia. O, właśnie chciałem tego Brazola. Miło. Ty oczywiście dołączysz do nas. Coś jeszcze ciekawego. Tak, patrzymy na to wszystko. O, mamy tu jakiś duplikat na quick sell. No i reszta na sprzedaż, myślę. No i dobrze. Paczka number 8. Tery, no znowu Tery. No szkuźwa. No, o, jaka premia, 4 kafle. O, ładnie, ładnie. To jeszcze może będziemy mieli szansę na otworzenie jakiejś mniejszej paczki. I Tery, ty idziesz oczywiście. No nie wiem, czy na Quicksela cię dać, czy. A damy cię na transferówkę. Może opylę cię jakoś za łaną cenę. Reszta oczywiście, wszystko. Lialić, nie znam. Naldo też nie znam, ale widzę, że błyszcząca to. O, Brazylijczyk. Przyda się kiedyś. Dobra, reszta oczywiście do klubu. Paczka number 9. No Marcelek, no nie, no znowu kopia, nie, no bez jaj. O, Boateng, dobre, dobre, dobre mi się tu trafiły. Dobra, Liga do Brazil, o, to super, też się przyda. O, aż 3 kopie, lol, 2 Boatengów, miło. Dobra, dobra, na transferówkę idziesz. Kolejne na transferówkę. I ty, Jerome Boateng, też na transferówkę i was posprzedaje. A reszta oczywiście idzie na sprzedaż, jakby inaczej. I teraz trzeba się przygotować na dzieło. Na dzieło czegoś, na co się muszę przygotować. Dajcie mi parę sekund myśli telepatycznych. Może wyczuję tego Neymara. Może to być Messi, albo ewentualnie Ronaldo. Błagam chociaż o jakiegoś gwiazdora, legendę, byle co mogłoby trafić i ja i tak będę zadowolony. Dlatego paczka number 10 i ostatnie hajsy, które niestety wydam. I zamykam oczy. Chcę Neymara, chcę Neymara. Co się trafiło? Kurde gówno, a nie Neymar, a idź mi ty. Do dupy taka sytuacja. No i jeszcze mi się trafił klon De Gea, no bez jaj. Dobra, czyli nie mamy Neymara, no szkoda. A liczyłem na coś lepszego, no na to, że przynajmniej będzie ten nasz Neymar, albo wyimaginowany Messi, albo chociaż
gipki Ronaldo, no cóż. Mogłem spodziewać się czegoś lepszego, ale niestety nie wyszło. Diego Cavalieri, ciekawe. Dużo tych brazoli mi się trafiło. No cóż, reszta do klubu. No i może jeszcze otworzymy na koniec dwie paczki po 5000. No nie wiem, no zobaczymy. Może tu będzie super niespodzianka. Dobra, tu otworzymy dwie ostatnie paczki za 5000. Zobaczymy. Tu już nawet oczy nie zamykam, nie wstrzymuję oddechu, tylko po prostu myślę, co to się może trafić. O, proszę. Plus 1000 końców. To oczywiście na Quicksell, bo to jest gówno warte. Dobra. I reszta oczywiście do klubu. No i ostatnia madafaka paka. I kończymy odcinek. Opening paku oczywiście, bo to nie jest odcinek meczu. No i jestem biedny, znowu. Ale może z tej biedy wyjdę znowu szybko. Dobra, no, no trudno. Signal Iduna Park na Quicksell. No trudno. Nie wyszedł nam Neymar, nie wyszło nam nic, o czym mogłem marzyć. Ale powiększyłem mój klub o 200 nawet, bym powiedział. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o opening packa. No cóż, nie liczyłem na nic ciekawego, jednocześnie starałem się, żeby coś mi wypadało ciekawego. Ale no trudno, przepiłem taką kaskę jak 150 kafli. Ale myślę, że warto było. No ja już nie mam tej możliwości, niestety. Ale podjąłem się tego wyzwania i powiem wam, że jednak jest mi gorąco w serduszku, że mi wypadło coś ciekawego. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie opening packa. Jeżeli wam się spodobał, możecie oczywiście opinię swoją wypisać, w ilu zdaniach chcecie, ocenić ją pozytywnie bądź negatywnie ze względu na to, że to był opening pack, więc każdy ma prawo do swojego zdania. No i do zasubskrybowania po więcej meczy, opening packów i ewentualnie fany momentów, bo jakby nie patrząc, moja sytuacja z 9 ligą jest dość pozytywna, ponieważ mamy szansę na awans po następnym meczu, w którym zagram jutro. A jeżeli nam się uda, to za 2 dni być może nawet wstąpimy do 8 ligi. Więc bądźcie tej pozytywnej myśli. Ja się z wami już tu żegnam w tym opening packu. Trzymajcie się, na razie. I niech Brazylia rośnie w siłę. Tak jak na mundialu wczoraj pokazała, że mają jaja. I zobaczymy, z kim jeszcze zagrają. Trzymajcie się, na razie. Yo!